Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach na przyrównania reakcji powstawania tripeptydu glu Wskaż w jego wzorze wiązania peptydowe. Dobra. Gly, czyli skrót od glicyny. Będziemy mieć A2N 2 i grupę COOH, którą rozpiszemy sobie tak. Następnie mamy cys, czyli cysteinę. I tutaj ten początek, który w każdym aminokwasie jest ten sam, rozpisujemy sobie w ten sposób, aby łatwo zaznaczyć, że tutaj powstanie nam z tego cząsteczka wody. Dobra. No to tutaj cysteina ma CH, wiadomo, i grupę COOH wpiszemy w ten sposób. I jeszcze tutaj mamy CH2 i SH. Dobra. Dalej. Glu, czyli kwas glutaminowy. Znowu początek rozpisujemy sobie w ten sposób. I tutaj tego rozpisywać już nie musimy, no bo nie będzie już tutaj takiego połączenia. I mamy tutaj CH2. CH2, COOH. Ok. I to nam się tutaj znowu łączy. Dobra. Mam nadzieję, że mi się to tutaj zmieści. I mamy. A2N, ca 2 zostaje to. Czyli jest C, O, i tutaj wlatuje nam. N, A. Wskaże jego wzór wiązanie peptytowe. Ja to może usunę, i tu będę pokazywać za pomocą zakreślacza, że tu mamy to wiązanie, a to łączą nam się cząsteczki wody. O. Dobra. I teraz tak. Przemknęliśmy przez to. Jesteśmy na tym etapie. I uwaga, znowu tu, do góry. Hop, teraz to. I jesteśmy w tym fragmencie. I tutaj normalnie COOH dodać. Dwie cząsteczki wody, które nam tutaj powstały, i zaznaczamy jeszcze tutaj wiązanie peptydowe. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I. No i już.